Daniel Rupiński rodzi się 9 lutego 1987. Łatwo wpaść na barierki, które je okalają. Mamy jelenia! Mamy! W wilkach! Antonia znalazła! Przestrzenie sztuki to nie tylko spektakle. Rejestrowane i prezentowane szerokiej publiczności za pośrednictwem internetu, ale także wiele działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak również dojrzałych miłośników teatru. Walizka, pociąg i pies. To całe moje życie. No i oczywiście jakiś facet. Teraz, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie umożliwia uczestnictwo w tych wydarzeniach. Staramy się robić wszystko, żeby dotrzeć do widza, bodźcować go artystycznie, jak się tylko da. I do tego wykorzystujemy bardzo różne metody, chociażby właśnie tworzenie czytań performatywnych na podstawie reportaży, które powstały w studium reportażu przy teatrze. Tworzymy spotkania z widzami, które są w ramach takiego cyklu edukacyjnego skonstruowane i one dotyczą właśnie reportaży z tu i teraz na Warmii i Mazurach, i ten program edukacyjny nazwaliśmy Odkrywamy Warmię i Mazury. Dotyczą też te spotkania, rozmów, dyskusji, czy też warsztatów edukacyjnych, ale teatralnych, po spektaklach. Takie spotkania i dyskusje w ramach projektu Przestrzenie Sztuki odbywały się już latem, a po ponownym zamknięciu przeniosły się do sieci. To znakomita forma dialogu z widzami, którzy mogą na gorąco omawiać obejrzane spektakle. Uczestniczą w nich nie tylko widzowie, ale również aktorzy, reżyserzy, twórcy. Wśród nich niezwykle popularny dziennikarz, ekolog i pisarz Adam Wajrak. Z Adamem Wajrakiem spotkaliśmy się i na żywo w ramach naszego projektu Przestrzenie Sztuki na scenie plenerowej pod Teatrem Jaracza, ale spotkaliśmy się też na Zoomie, kiedy już lockdown całkowity trwał, ale wówczas on też nie ominął tego spotkania, wręcz się prosił, kiedy poinformowałam go, że znowu się spotykamy. To była dyskusja najpierw, w której brał udział Włodzimierz Nowak, czyli szef studium reportażu. On prowadził spotkanie z Adamem Wajrakiem. No i oczywiście ważne jest to, że miało to związek z Wilkami, czyli z czytaniem performatywnym na podstawie powieści Wajraka. Potem natomiast na Zoomie też kapitalna sytuacja, bo Adam Wajrak był wówczas w Hiszpanii, a połączył się z nami. Takie spotkania za pośrednictwem internetu dają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w olsztyńskim teatrze widzom z całej Polski, nie tylko z dużych ośrodków, ale również z małych miejscowości. Przestrzenie sztuki to również oferta skierowana do dzieci i młodzieży. Są to zajęcia, które polecam, bo one są też w pewnym sensie relaksem. Dla niektórych są odskocznią od zajęć szkolnych, tych codziennych. One dotyczyć mogą, ten relaks, to takie polepszenie samopoczucia może dotyczyć nie tylko kwestii takich artystycznych, ale może dotyczyć kwestii i nagle obudzonej kreatywności i tego, że ktoś może podyskutować językiem ulicy, bo też to jest, tutaj nie ma ograniczeń, ale może podyskutować tym swoim takim codziennym językiem z innymi uczestnikami, którzy mają zupełnie odmienne zdanie. Tutaj nie ma podstawy programowej, która mówi, jak należy odebrać dany spektakl, dane wydarzenie artystyczne. Każdy ma prawo powiedzieć, co czuje. No i to jest chyba atut tych spotkań pospektaklowych. Teatr na przestrzeni wieków przechodził wiele przeobrażeń i trwał. Dziś przeniósł się do sieci i działa nadal, wykorzystując wszystkie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Jaka będzie przyszłość? Ja ani nie chcę mówić, że będzie lepiej, czy będzie słabiej, czy będzie gorzej. Ja myślę, że przetrwa choćby nie wiem co. W to wierzę głęboko, w teatr wierzę. W
germańskiej i skandynawskiej mitologii dwa wilki, Odyna, to nienasycone demony.